about my culture. It's a late night show like Kona. The party ain't over. Siemano, z tej strony Pan, tutaj z nową dawką emocji. Tak, z nową dawką emocji, świetnie się witam. Chodzi głównie o to, że mam od Was takie wielkie wsparcie. No po prostu musiałem coś nagrać. Miał być poradnik dla muscle carów. Miał być poradnik dla muscle carów. Po 30 łapkach jest 37 bądź 8, więc naprawdę strasznie mnie to cieszy, strasznie się tym jaram. Myślę, że Wam też się spodoba ten poradnik. W ogóle dzięki za wielkie wsparcie. No co prawda jest wielu hejterów, którzy wyzywają mnie od takich śmaki, że ja nie jestem Lucek. Słuchajcie, ja nie jestem Lucek. Dzieli nas paręnaście lat, a może nawet więcej. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ja robię to na świeżo, po prostu ja jestem inny, zupełnie jestem kimś innym i sam wasz idol powiedział mi, żebym się po prostu tym nie przejmował i żebym robił to, co kocham. A skoro sprawia mi to przyjemność, to możecie sobie to zobaczyć. Niestety nie dostałem unbana, czy jak to się tam mówi. Nie zostałem odbanowany, dlatego że... No cóż, no, nie, chyba nie zostanę, będę do tego się starał, będę do tego dążył, ale to też nie jest takie proste, słuchajcie. No i tak, tu widzicie malowanie Falkena, które zrobił Adam. Dziękuję Ci, Adam, za użyczenie konta do tego nagrania. No i pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, kiedy nie macie pomysłu na malowanie takiego swojego muscle cara, to po prostu zajrzyjcie, że tak powiem, do sieci. Tak jest, tam jest wiele malowań, wiele drift teamów, wiele naprawdę różnych grup robi takie malowania na muscle cary, więc możecie sobie po prostu zaczerpnąć inspiracji, bo to też na pewno nie będzie trudne. Nagrywam to drugi raz, bo za pierwszym razem troszeczkę zwaliłem, że tak powiem. A teraz pokażę taką typową, że tak powiem, typowe malowania. Pierwsza rzecz, to jeżeli mamy takie naklejki stokowe, to najlepiej jest je zostawić, dlatego że prezentują się ładnie, są dopasowane do auta. Więc jeżeli nie mamy pomysłu, to żeby auta nie zewsić, zostawmy sobie te naklejki. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to możemy zrobić typowy most wanted, że tak powiem, czyli kolejny raz wykorzystamy te naklejki. No a z tym most wanted to chodzi głównie o to, że tą naklejkę... Ojej, muszę jeszcze raz ją wziąć. Tą naklejkę na swoim aucie miał ROG. Wezmę sobie powiększę, tutaj zrobię jedną wielką czarną. I zaraz zobaczycie tutaj podobiznę ROGa. Oczywiście to będzie nie mój styl malowania muscle carów. Ogółem to mało malowałem muscle carów, ale miał być poradnik i jest poradnik, tak jest. Sobie ją oczywiście powiększymy, tylko ROG miał jakoś tak, że mu się to tak dziwnie tutaj dopasowało, że miał cały dach zapełniony. A my sobie spróbujemy zrobić to samo, żebyśmy też mieli dach zapełniony tą naklejką. Wiem co zrobić, no nie wiem, czy wiem co zrobić. No my sobie musimy trochę tutaj jednak pociągnąć, mówmy polszczyzną, pociągnąć. No ROG miał ją gdzieś w takim stylu, coś w tym stylu miał ROG. Oczywiście miał tutaj jeszcze z przodu. Chodź tu, tak. Tylko że on miał taką bardziej ciemniejszą tą czerwień. Powiedziałbym nawet, że to był ten odcień właśnie. No i tak mniej więcej wyglądał ROG i powiem wam, że też to ładnie wygląda. Z jakimiś dodatkami auto wyglądałoby wręcz świetnie. Ale są inne naklejki, które są dedykowane do tych aut. A mianowicie są to naklejki, które nazywają się Kerosene. Mi się to oczywiście kojarzy z karoserią. Ale dlaczego te naklejki są dedykowane do aut tego typu? Na przykład dlatego, że widzieliście swojego Razora. Widzieliście Razora, z którym się ścigaliście w Most Wantedzie. Z którym zresztą pewnie macie też sporo wspólnego. Inaczej. Dużo z nim spędziliście, że tak powiem, chwil w Most Wantedzie i widzicie, że ja mogę sobie tutaj w ciągu, nie wiem, paru dobrych, że tak powiem, może nie sekund, ale paru króciutkich minutek odwzorować praktycznie idealnie to jego malowanie, no bo chwila, to było czarne, on miał tutaj czarne. No bo to malowanie wcale nie jest trudne, tak? Większość graczy w ogóle, kiedy zobaczyło, że ten boss jest na rotacji, zaczęło właśnie robić te razory, chociaż tak samo ludzie się zaczęli zniechęcać, tak, że ojej, ja takiego nie zrobię, nie, to jest za trudne.
gówno prawdą, przepraszam za wyrażenie. To jest jedno z najprostszych malowań w grze, jakie w ogóle może istnieć, bo to nie jest nic innego niż zmienienie dwóch kolorów i wklejenie trzech naklejek, przepraszam bardzo, bo oczywiście nie mam tam nigdzie żadnej ściągi, tu jest mój drugi ekran, który leży sobie wyłączony, dlatego że ja robię to z głowy, ja już na tyle to pamiętam, że może wiem, każdy może mieć lepsze odwzorowanie, zresztą widzieliście mojego Razora na przeglądzie aut, nie wiem, chyba w klasie S. Powiem wam, że tak wygląda, no bardzo dobrze, tak wygląda bardzo dobrze, jestem po obiedzie, więc mi się tutaj, że tak powiem, odbija. I sami widzicie, że te naklejki są po prostu dedykowane, tak? Jeszcze raz sobie wejdziemy w kerosenę. I weźmiemy jeszcze coś innego dla tych aut. Oczywiście to nie będzie jakiś super długi poradnik, bo z tymi autami jest zupełnie inaczej. Jest łatwiej, a zdecydowanie to się może bardziej u was utrwalić. Po prostu wystarczy sobie wziąć taką naklejkę, taką typową naklejkę masylkarową. Oczywiście to nie znaczy, że nie można jej wykorzystywać do innych. I co, muscle carry to jest moc, potęga, ogień. No i sobie możemy na przykład wziąć tutaj na całą maskę trochę tutaj, muszę to bardziej powiększyć. No i na przykład, no dobra, tak to nie wygląda zbyt ładnie, ale tak już wygląda całkiem fajnie, oczywiście bez tego. Chwila, zaraz wam pokażę, jakbym ja to zaimplementował na tym aucie. Zaimplementował, co ja za słownictwo używam. Ej, słuchajcie, muszę się zająć chyba od nowa nagrywaniem, znaczy wiele osób mnie o to prosiło. Jesteście ze mną, wspieracie mnie, bardzo mi się to podoba. Bo naprawdę strasznie tutaj widzę, że straciłem do tego werwę, straciłem, zapomniałem jak to się robi, że tak powiem. No i co mogę sobie zrobić jeszcze z tą naklejką? Na pewno kolor zamienić na ten jaśniejszy, żeby ten czerwień był bardziej wyrazisty. To mogę sobie wziąć nabier pod kolor rantu w aucie, chociaż no rant jest niby nie biały, a rant jest przecież srebrny, ale to już jest taki dodatek, że tak powiem. Tutaj kolejny raz tą naklejkę, którą sobie dopasujemy do tej żółci, żeby auto nie wyglądało brzydko, no bo czasami auta wyglądają brzydko. Nie, no muszę to powiedzieć, że czasami jak jedę po prostu w Wordzie gdzieś tam po drodze, to aż mi się czasami po prostu wymiotować chce, znaczy teraz już nie jeżdżę, ale wcześniej jak jeździłem to... I weź tu teraz, człowieku, dopasuj tą naklejkę, no. O nie, no nie uda się, no, kurde. Za ciężko, musiałbym te... O. Dobra, jest idealnie dopasowana. No i dobra, może zmienię ten biały na czerń albo na czerwień, może na czerwień. No, na czerwień albo... Dobra, na czerń. I widzicie już, że te naklejki rzeczywiście są typowe muscle, tak? Mamy ten muskularne auto. Zresztą chyba nawet wersja Drag King jest na tej naklejce. Nie wiem, nie przyglądałem się. Więc rzeczywiście możecie sobie tutaj w jakiś pewien sposób dopasować, ale nie będę pokazywał tego na jednej naklejce, bo potem będzie: ty pokazałeś na jednej naklejce, a reszta to chłam, gówno. Wcale nieprawda, bo nawet, o, ta jest fajna, powiem wam, nawet jej nie widziałem. Ta będzie z tą naklejką auto będzie wyglądało praktycznie jak ten Razor, tylko może troszkę, no praktycznie, ale troszkę inaczej. Tak, mniej więcej tak. Teraz sobie ją troszeczkę oddalimy. Tu mamy jeszcze ten płomień. Żeby to wszystko się ładnie zachowało, to sobie ją troszkę teraz zmniejszymy. Tak, żeby... O, mniej więcej tak. Do tyłu. Do tyłu. No. I troszeczkę sobie ją tutaj poszerzymy. Dobra. Kolejne malowanie na muscle cara, kolejna naklejka, która jest praktycznie idealna na muscle cara, kolejne tutaj dopasowanie tych kolorów, nie będę już ich zmieniał, bo to tylko strata czasu, słuchajcie, z paroma szczegółami typowo, no nie wiem, typu, na przykład te szczegóły to byłyby na przykład, no nie wiem, naklejka Need for Speeda, sama naklejka Need for Speeda. Fajnie by to się naprawdę prezentowało, to jest taki styl typowo amerykański. Dobra, jeszcze raz jedną sobie naklejkę wezmę, załóżmy nawet dwie, słuchajcie, bo ta fajnie się prezentuje na autach. Oczywiście wiadomo, można to wziąć na każde auto, nie tylko na muscle cara, bo czasami nawet na, nie wiem, na JDM-ie taka naklejka wygląda bardzo fajnie. Ja pokazuję styl, który mi się spodobał, tak? Dobra, to sobie troszkę weźmiemy. Tu, tak do góry. Przeniesiemy na drugą stronę.
Te kolory według mnie nie za bardzo pasują, więc sobie zrobimy czerwień, taką. Nie, zrobimy sobie tu w środku czerń. Otoczymy to czerwienią i ten drugi sobie weźmiemy czerwony, ale inny czerwony, ciemniejszy czerwony. No dobra, może nie czerwony. Chociaż no czerwony, ostatecznie biały. Biały też wyglądałby to całkiem spoko. Albo inaczej, to sobie weźmiemy czerwone, a białą sobie weźmiemy tą otoczkę. O, i już wygląda całkiem, słuchajcie, w porządku. Jeszcze sobie weźmiemy tutaj na górę. Oczywiście to nie jest to najpiękniejsze malowanie na świecie, jakie mogło być na Mastercard. Widzieliście, co Adam zrobił, z jakiego Falkena Adam zrobił. I to już było naprawdę, rozwaliło mnie to malowanie, jakie zobaczyłem. Więc no to jest tylko taki, że tak powiem, wzorzec, na który może się wam spodobać, może się wam nie spodobać. Ja nie dużo malowałem maselkarów, bo szczerze mówiąc lepiej mi idzie w JDM-a. Ojej, dobra, mniej więcej tak sobie tutaj włożymy. Poszerzę troszeczkę. Dobra. No dobra, ta na górę się jednak trochę nie nadaje. I zrobimy to samo co w tamtym przypadku, czyli tu czerń. Tak. Tu biel. O, i tutaj tą czerwień. Dobra, no i żeby jeszcze tutaj wszystko się tak, że tak powiem, dopełniło, to sobie tą naklejkę nałożymy. Tak jest, no to jest tylko taki, że tak powiem, wzorzec, tak? Który może się wam spodobać, nie musi się wam spodobać. Ja zwykle zostawiam maselkary, nie wiem, tam białe, czy jakieś tam zostawiam po prostu, żeby to się nie prezentowało wiejsko. No ale zwyczaj malowanie maselkarów opiera się właśnie na tych płomieniach, na tych ogniach. Oczywiście też można zrobić proste, dosłownie to będzie już ostatnie malowanie, jakie zrobię. Czyli proste po prostu malowanie, no dobra, wrócę tam tą naklejkę. Ostateczna, najprostsza naklejka na świecie, czyli dopasowanie sobie naklejkę do środka auta. Oczywiście jest wiele innych pomysłów, a ja tylko te, które mi przyjdą na myśl, pokazuję. No dobra, jest idealnie na środku. Wzięcie sobie nawet na kolor biały, wiadomo, można wziąć też fajniejszy kolor auta. Weźmiemy sobie tutaj taki board fajny. O! I słuchajcie, to się już prezentuje całkiem przyjemnie. Na razie to zapiszemy, oczywiście na koniec zdejmę to Adamowi, ponieważ Adam nie chciał, żeby tak to się stało. No i kolejną rzecz, którą wam opowiem, to będzie to, że do tych aut wkłada się przeważnie części niebieskie. Niebieskie części są na przyspieszenie i niebieskie części najlepiej się prezentują u muscle carów. Więc to też wam muszę, że tak powiem powiedzieć, tak jest. Teraz tak. Pogadamy sobie o felgach, bo to co ludzie robią z felgami czasami w tych autach, oczywiście felgi, bodykity, to różnie bywa. Jak widzicie, to są bardzo drogie bodykity, bo sam ten bodykit taki, no właśnie to jest chyba ten dragowy, który według mnie jest po prostu brzydki, no bo to nie pasuje do tego auta. Tu jest ten zwyczajny bodykit, najzwyczajniejszy w świecie, które posiada każde auto praktycznie. I tu się zaczynają te ładniejsze. To jest bodykit dragowy, żebyście wiedzieli. A to jest, żeby nie było, to mi wygląda na dragowy. Ja tutaj nie powiedziałem, że to jest konkretnie dragowy. Tamten wygląda na dragowy. A ten, znaczy nie, ten wygląda na dragowy, a tamten jest dragowy. I to jest bodykit tej Jewels, tak? Jewels z Most Wanted'a. I oczywiście jej tuning też polecam. Jewels tuning. I powiem wam, że on wygląda tutaj prawie najlepiej. Chociaż nie podoba mi się trochę te wystające części karbonowe, mi się nie podobają. No i sobie to zdejmiemy. Spoilerów do muscle carów absolutnie nie polecam, bo spójrzcie co się dzieje. Jeżeli macie bodykit, tak. Jeżeli macie ten bodykit, to spoiler... spoiler by się przydał, ale no może jeszcze ten na przykład. Ten bardziej ten. Chociaż no też według mnie to nie jest to. Muscle cary to muscle cary, mają swój urok i według mnie tak powinno zostać. Wielkość felg. W muscle carach przeważnie felgi są takiej wielkości. Naprawdę, muscle cary muszą mieć opony, muszą mieć lekko spuszczoną gumę, bo przy starcie auto przecież leci do tyłu i muszą mieć dobrą przyczepność. Tak jest. Ja bym sobie wziął tutaj te 19, załóżmy, gdybym miał tego bossa. I to już jest maksymalna. Według mnie maksymalna wielkość felg to są 19. No oczywiście tutaj właściwie 19 sobie włożył Adam, które pasują bardzo ładnie. Jest dużo felg do muscle carów, więc jest duży tak samo wybór. Neonów ja bym do muscle carów nie wstawiał, chyba że macie jakieś malowanie, które tego wymaga. Przydymione zabarwienie szyb jak zwykle, albo czarne. Akurat do tego auta nawet czerwone by pasowało. Nie, nie to, nie to.
Już bym zwalił. Nie to, tylko to, bo jest ciemniejsze. Obniżanie. Z obniżaniem jest tak, że zależy od tego, jakie macie auto. Zależnie od tego się ładnie prezentuje. Na tej dwójce auto wygląda całkiem nieźle, bo jest tutaj też taki leciutki prześwit. I o to mniej więcej chodzi. Co do rejestracji nie będę się wypowiadał, patrzcie, no mamy tego tyle, że nawet gdybyśmy sobie wzięli to malowanie właśnie takie ogniste, to ten neon płomienie wyglądałby praktycznie idealnie przy tym aucie. Ale oczywiście, jak mówię, to jest tylko taka moja propozycja. Lakierów nie będę, że tak mówił, omawiał. Że tak powiem, omawiał. I słuchajcie, pod koniec tego nagrywania powiem tyle, że jeżeli macie nie wiem, chęć, żebym nagrał jakąś serię, żebym nagrał cokolwiek, jakiegoś For Speeda, poradnik, no nie wiem, żebym zupełnie zaczął od nowa grę, na przykład zrobił przygody Volkswagena, albo no nie wiem, cokolwiek sobie wyobrażacie, piszcie tam na dole w komentarzu, subskrybujcie, łapkujcie kanał, komentujcie, bądźcie aktywni. Oczywiście kolejny poradnik też może być na kanale, po przekroczeniu tych przysłowiowych, no nie wiem, tym razem zróbmy, załóżmy, 40 łapek w górę, podnieśmy poprzeczkę, bo naprawdę mam wiele pomysłów, więc co, jeżeli się podobało, zostaw łapę w górę, zostaw komentarz, jaki ty preferujesz, tunik muscle carów. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pan tutaj, cześć.